Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Możni prześladują mnie bez powodu, moje zaś serce lęk czuje przed Twymi słowami. Radują mnie Twoje słowa, jak tego, który zdobył łup wielki. Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a prawo Twoje miłuję. 7 razy na dzień Cię wysławiam z powodu sprawiedliwych Twych wyroków. Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo i nigdy się nie potkną. Czekam, Panie, na Twoją pomoc i spełniam Twe przykazania. Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuję. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, na skraj jego szaty. To jak rosa Hermonu, który opada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka. Strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu knują złe zamiary. Każdego dnia wzniecają spory. Jak węże ostrzą swe języki. Jad żmijowy mają pod wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie. Zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić. Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu. Złoczyńcy rozciągają powrozy, ustawiają na mojej drodze pułapki. Mówię do Pana: jesteś moim Bogiem. Usłysz, Panie, mój głos błagalny. Panie, mój Boże, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca. Nie sprzyjaj jego zamiarom. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność przyznaje. Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię. Prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. To mówi Pan: oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba
i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, będziemy wkrótce obchodzili święto narodzenia Twojego Syna. Dlatego Cię prosimy, niech nam, niegodnym sługom Twoim, okaże miłosierdzie Słowo, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami, które z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.